Hej, siemaneczko, zagramy sobie teraz w The Sims 4, pokażę wam, jak zrobić trofeum, aby zdobyć 8 grywalnych duchów, czyli rodzina duchów trofeum. Na górze po prawej otwieramy galerię. W galerii, w nazwie obejek, tu wpisujemy Ghost Family Trophy, ale najlepiej jakbyście byli zalogowani na koncie EA. Wybieramy sobie jedną z rodzin duchów, krzyżyk i na dole po lewej mamy zapisz rodzinę w mojej bibliotece, krzyżyk, kółko, 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 nowa gra. Nie dziękuję i na górze po prawej wchodzimy do otwórz galerię. R1, R1, R1. Moja biblioteka. I rodzinę duchów, którą wzięliśmy. Dajemy na dole po prawej umieść rodzinę, krzyżyk. Zamień krzyżyk, krzyżyk. I graj. Krzyżyk, krzyżyk. Wierzbowa zatoczka, krzyżyk. Wchodzimy do domu, krzyżyk, krzyżyk. I po wczytaniu gry automatycznie dostajemy trofeum. Jeśli się podobało, dzięki, rzućcie łapkę w górę, rzućcie subika i zapraszam na mój kanał. Trzymajcie się, hej, cześć, pa, pa.